Szanowni Państwo, zanim nasi wybitni eksperci cyberbezpieczeństwa opowiedzą, jakie innowacje są niezbędne dla cyberbezpieczeństwa i jak te innowacje tworzyć, chcielibyśmy króciutko przedstawić kilka przykładów transferu właśnie nauki i badań w rzeczywiste produkty i usługi, które mogą chronić sieci i systemy teleinformatyczne, zarówno na poziomie administracji państwa, organizacji oraz prywatnych użytkowników. Ale spójrzmy najpierw na krajobraz zagrożeń. W tej chwili CERT Polska udostępnił analizy, raport zagrożeń z 2019 roku. Widzimy wyraźnie, że skala zagrożeń rośnie i widać to ze wszystkich raportów CERT-u, również z poprzednich lat. Liczba incydentów i zgłoszeń jest wzrastająca praktycznie we wszystkich kategoriach zagrożeń, przy czym najwięcej obserwujemy w zakresie oszustw komputerowych, szczególnie wyłudzania środków finansowych. Generalnie liczba zgłoszeń, które były rejestrowane przez CERT, przekroczyła 22 tysiące, z czego prawie 6500 to zgłoszenia zakwalifikowane jako incydenty bezpieczeństwa analizowane przez CERT. Jednocześnie nasz drugi zespół, dyżurnet.pl, zarejestrował ponad 12 500 zgłoszeń potencjalnego umieszczenia potencjalnie nielegalnych treści w internecie. Z tego prawie 2300 materiałów, które wskazują na seksualne wykorzystanie nieletnich. Tego typu działania i dynamika i skala zagrożeń wymaga oczywiście skoordynowanych i kompleksowych działań, a więc współpracy administracji państwa, biznesu oraz środowisk naukowych i uniwersyteckich. I to się dzieje. Widać wyraźnie, że zainteresowanie zagrożeniami i cyberbezpieczeństwem jest coraz większe, zarówno środowisk akademickich, administracji, oraz środowisk biznesu. I skutkuje to pojawianiem się na rynku coraz większej liczby nowych, innowacyjnych rozwiązań właśnie w zakresie cyberbezpieczeństwa. Są to również rozwiązania polskie. Działania te są stymulowane przez administrację państwa. Warto tu wspomnieć o ustawie Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, ale również przez działania biznesu. Odpowiadają na zapotrzebowanie na ekspertów cyberbezpieczeństwa uniwersytety. W ostatnich latach pojawiły się nowe kierunki studiów, między innymi na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Politechnikach Białostockiej czy Częstochowskiej i wielu, wielu innych. Otwierane są nowe kierunki studiów cyberbezpieczeństwa. Podejmowane są działania na rzecz współpracy i organizowania środowiska naukowego w Polsce i za granicą. Sprzyjają temu oczywiście różnego rodzaju programy grantowe, oferowane, uruchamiane przez zarówno Komisję Europejską, jak i ośrodki polskie, między innymi NCBR, który uruchamia już od lat programy w zakresie bezpieczeństwa państwa, jak również specjalne programy, na przykład Cyber Succident wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Nasz Instytut Badawczy, Państwowy Instytut Badawczy NASK, bardzo intensywnie od początku swojego istnienia prowadzi intensywne działania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wpisujemy się w ten obecny trend. Nasze działania wynikają jakby z ustawy KSZ, to przede wszystkim powołanie CSIRT-u na poziomie krajowym, ale również zespołu dyżurnet reagującego na nielegalne treści. To również działania w zakresie certyfikacji, czyli wspólnie z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Instytutem Nowych Technologii EMAC w Katowicach, uruchamiamy i kończymy projekt, którego celem jest stworzenie pierwszego w tej części świata systemu certyfikacji produktów zgodnie z Common Criteria. NASK również intensywnie wpisuje się w działania edukacyjne. Wspieramy jako eksperci tworzenie programów
studiów na kierunku cyberbezpieczeństwa na wielu uczelniach w Polsce, ale również otworzyliśmy wspólnie z 6 wiodącymi instytutami PAN pierwszą szkołę doktorską, która między innymi obejmuje zakres sztucznej inteligencji oraz cyberbezpieczeństwa. Ale to, o czym chciałabym przede wszystkim wspomnieć, to praca, która dzieje się w tle, nie jest może tematem pierwszych stron gazet, to kompleksowe działanie w zakresie prowadzenia badań i tworzenia nowych rozwiązań. I chcielibyśmy w związku z tym przedstawić Państwu króciutko 3 rozwiązania, które proponujemy, które są wynikiem naszych badań i naszych intensywnych prac, również naszych inżynierów w NASK-u. Badania te wyniki zostaną zaprezentowane przez moich kolegów, kierowników zespołów je wytwarzających i głównych autorów tych rozwiązań. Jako pierwsze rozwiązanie chcemy przedstawić Narodową Platformę Cyberbezpieczeństwa. Jest to system, narzędzie do tworzenia świadomości sytuacyjnej o zagrożeniach. Projekt realizowany w ramach programu Cyber Succident, finansowanego przez NCBR. Przedstawi go kierownik projektu, pan profesor Marek Amanowicz. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat Narodowej Platformy Cyberbezpieczeństwa, czym ona jest. Narodowa Platforma Cyberbezpieczeństwa jest rozproszonym terytorialnie i funkcjonalnie systemem teleinformatycznym, którego zadaniem jest wspieranie realizacji działań określonych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa przez podmioty, w tym również w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach dla świadczenia usług kluczowych i cyfrowych, pozwalających budować świadomość sytuacyjną na poziomie krajowym, umożliwiających wstępne wykrywanie zagrożeń oraz podejmowanie działań na tym wysokim poziomie. System składa się z kilku ważnych elementów. Podstawowym elementem tego platformy jest system centrum operacyjnego. Jest to rozproszony terytorialnie system centralny, który docelowo będzie instalowany w CSIRT-cie NASK-owym wraz z elementami, które są instalowane u podmiotów świadczących usługi kluczowe i cyfrowe. To są systemy brzegowe. Te systemy brzegowe zapewniają bezpieczną wymianę informacji poprzez sieć teleinformatyczną. Ta sieć teleinformatyczna, zarówno jak i system, system centrum, jak i sieć teleinformatyczna są systemami o wysokim poziomie dostępności i odporności na różnego rodzaju zagrożenia. Dostęp do tego systemu podmioty mają bądź poprzez interfejs programistyczny API, bądź też przez aplikację GUI-ową. System ten realizuje szereg zadań. Na planszy macie Państwo wymienione procesy, które w tym systemie, te główne procesy, które są realizowane. Chciałbym zwrócić uwagę po pierwsze na informowanie o stanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, o agregacji informacji o podatnościach, o zarządzaniu zgłoszeniami incydentów, o prowadzeniu analizy ryzyka na różnych poziomach. System dostarcza podmiotom, które dołączają się do platformy, szeregu unikatowych, jak na stan dzisiejszy, informacji. Przede wszystkim udostępniamy wyniki analiz ryzyka dla świadczonych usług, które uwzględniają nie tylko stan wewnątrz organizacji i infrastruktury teleinformatycznej tych podmiotów, ale także wynikające ze współingerencji czy współoddziaływania innych usług, które wspierają świadczenie usług kluczowych i cyfrowych. Przekazujemy ostrzeżenia o zagrożeniach w stanie rzeczywistych. Udostępniamy zagregowaną bazę podatności, która uwzględnia nie tylko zagrożenia w infrastrukturze IT, ale również OT. W przyszłości pracujemy również na tym, żeby uwzględnić IoT. System ten umożliwia tworzenie obrazu sytuacyjnego. Tu Państwo widzicie rzeczywisty obraz zdjęty z naszej aplikacji GUI-owej. Ona jest w zależności od potrzeb operatora, może być dynamicznie konfigurowana, dostarczając podstawowe informacje o zagrożeniach, o tym, co się dzieje, o ryzykach, które występują w cyberprzestrzeniach, o podatnościach, które zostały zidentyfikowane i skolekcjonowane od klientów platformy.
Opracowaliśmy w ramach tego projektu również unikatową metodykę analizy ryzyka, która uwzględnia zarówno podatności, incydenty, uwzględnia również istotność, krytyczność poszczególnych usług i ich wzajemnego oddziaływania. W efekcie możliwe jest stworzenie obrazu, to jest przykład obrazu usług, które świadczone są w cyberprzestrzeni przez szereg podmiotów. Kolor na tych wierzchołkach oznacza poziom ryzyka. Czym bardziej zielony, tym mniejsze ryzyko, czym bardziej kolorowy, to staje się to ryzyko większe. Co więcej, rozwiązania w tej platformie pozwalają na predykcję zdarzeń i propagację ryzyk. Przykładowo, jeżeli atak wystąpi na jakąś usługę, jesteśmy w stanie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, jak Państwo widzicie, określić, jak to ryzyko będzie się propagowało na inne usługi i możemy w odpowiednim czasie z wyprzedzeniem informować podmioty. System znajduje się w końcowej fazie testów funkcjonalnych. Rozpoczniemy niedługo instalację elementów systemu w docelowych lokalizacjach oraz instalację, przekazanie do eksploatacji próbnej w CSIRT-cie Laskowym. Dziękuję bardzo. System ochrony przed atakami Man in the Browser autorstwa NASK, kierownik projektu dr Andrzej Sikora. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jednym z najbardziej narażonych na ataki sektorów gospodarki jest sektor finansowy. Powstające w ten sposób straty są duże i obserwowane zarówno po stronie klientów tych usług finansowych, bądź również po stronie dostawców tych usług. NASK od kilku lat rozwija produkt o nazwie BotSense, który chroni klientów bankowości elektronicznej, przez co pozwala ograniczyć te straty. System BotSense wykrywa ataki Man in the Browser, co pozwala na jednoznaczną identyfikację skompromitowanych sesji bankowości elektronicznej i w konsekwencji zapobieganie kradzieżom, oszustwom, wyłudzeniom danych i środków finansowych. Aktualnie system działa na polskim rynku w 8 bankach. Nad jego aktualnością czuwa 24 godziny na dobę zespół reagujący. System BotSense został też doceniony przez specjalistów. W 2017 roku otrzymaliśmy nagrodę Portfel Wprost. Trzy podstawowe funkcje realizowane przez system BotSense to wykrywanie aplikacji szkodliwych na komputerach klientów bankowości elektronicznej, identyfikowanie użytkowników klientów tej bankowości oraz ostatnio intensywnie rozwijane wykrywanie stron phishingowych wyłudzających dane. Warto w tym momencie zaznaczyć też, że system nie wymaga instalacji po stronie klienta żadnego dodatkowego oprogramowania. Jego wdrożenie jest dopracowane, wdrożenie w infrastrukturze banku jest dopracowane i przez to przebiega w ekspresowym tempie, a zarządzanie systemem odbywa się z wykorzystaniem wygodnego interfejsu użytkownika. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku związane z dynamicznym rozwojem bankowości elektronicznej świadczonej z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, przygotowaliśmy również bibliotekę programistyczną BotSense Mobile, którą integruje się bezpośrednio z aplikacją mobilną banku. Obszary działania tej biblioteki można podzielić na trzy grupy. Pierwsza to jest sprawdzanie integralności aplikacji mobilnej banku, czyli jej podpisów, jej aktualności, kanału instalacji, a także tego, czy nie jest przesłaniana przez inne szkodliwe aplikacje. Sprawdzanie integralności urządzenia mobilnego, które polega głównie na wykrywaniu niepożądanych uprawnień na telefonie, na przykład uprawnień root, oraz sprawdzanie zainstalowanego oprogramowania pod kątem aplikacji szkodliwych, które mogą zagrażać działaniu aplikacji bankowej. Biblioteka BotSense Mobile jest aktualnie intensywnie testowana i przekazana do pierwszych klientów. Dziękuję. Autorskie rozwiązanie NASK, system detekcji i tłumienia ataków DDoS,
obecnie zgłoszony do patentowania. Kierownik projektu Michał Karpowicz od dzisiaj rano decyzją Rady Dyscypliny Politechniki Warszawskiej doktor habilitowany. Gratuluję. Dzień dobry, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za miłe słowa, jestem zaskoczony. Znaczy trochę pracy włożyłem w tę habilitację, więc to miło usłyszeć, że już można się tytułować. Dobrze. 7 milionów ataków w zeszłym roku. Ataki DDoS to dominujące zagrożenie dla rynku usług cyfrowych oraz centrów przetwarzania danych. Polegają na ograniczeniu lub zablokowaniu dostępu do usług poprzez wysycenie zasobów sieciowych lub obliczeniowych. Najczęściej realizowane są przez dużą liczbę komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem, którego celem jest wygenerowanie odpowiednio spreparowanych pakietów. Metody, skala tych ataków rośnie, rośnie również ich złożoność, a w szczególności obserwujemy obecnie wiele ataków wielowymiarowych, które są wymierzone przeciwko wielu celom. Dodatkowo w czasie ataku zmienia się charakterystyka tego ataku. Wobec tego skuteczne metody obrony przed atakami tego rodzaju muszą wykorzystywać mechanizmy, które są zdolne do szybkiego i dokładnego wykrywania wielowymiarowych, zmieniających się w czasie źródeł ataku. FLDX jest nowym rozwiązaniem w obszarze cyberbezpieczeństwa. Jest systemem od podstaw stworzonym w Centrum Badań i Transferu Technologii NASK. Jest wynikiem zaawansowanych badań naukowych prowadzonych w obszarach teorii adaptacyjnego sterowania, teorii przetwarzania sygnałów oraz zaawansowanej teorii uczenia maszynowego. System przeznaczony jest do wykrywania wielowymiarowych, zmieniających się w czasie ataków. Jest wyposażony w algorytmy, które samodzielnie, autonomicznie wykrywają, izolują, śledzą i dyscyplinują złośliwe przepływy ataków. Algorytmy, które opracowaliśmy, są w stanie wykryć złośliwe przepływy pakietów w ciągu kilku sekund, skutecznie je neutralizując. Dodatkowo w trakcie działania generują one szczegółową wiedzę operacyjną, którą zapisują w postaci reguł filtracji pakietów. Takie reguły są udostępniane operatorom, mogą być również rozsyłane do innych urządzeń sieciowych, do różnych urządzeń sieciowych, przez co wyposażają operatorów sieciowych w adekwatne, aktualne, skuteczne narzędzia tłumienia ataków. System cyberbezpieczeństwa nie powinien obniżać poziomu bezpieczeństwa systemu chronionego. Dlatego FLDX został wyposażony w zaawansowane algorytmy sterowania, które gwarantują dokładność, stabilność i szybkość reakcji. FLDX jest zdolny do stłumienia wykrytego wielowymiarowego ataku w ciągu kilku sekund. Potrafi działać w sieci klienta, w sieci, którą chroni. Minimalizuje również ryzyko zaburzenia pracy usług w sieci chronionej. FLDX jest, jak pani profesor powiedziała, obecnie obejmowany międzynarodową ochroną patentową. FLDX jest systemem klasy operatorskiej. FLDX obecnie chroni sieć szkieletową NASK.